A tu zakazu fotografowania nie ma? Nie, nie ma. Nie ma, nie ma tu zakazu. Żegnam się panowie wobec tego. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ja rozumiem, nie żegnam. No. Do następnej okazji. Cześć. Cześć. Cześć, dzięki. Do widzenia, ściskam. Spróbujemy wejść. Jeszcze ten, jeszcze... Panie Urzędu, to chyba nie tutaj. Nie tutaj? Chyba tam się chodzi. Myśli pan? A gdzie? Którędy? No to przez główną bramę, tam jestem. No. Aha, no to spróbujmy. Jak ktoś nie wprawiony, to nie wie gdzie. Paczkownia, poczekaj. Paczkownia to będzie no, później, cześć, jak dzień paczki dobry. Będą przychodzić. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pan sobie tam da radę? Tutaj do okienka, panie Grzegorzu, tu do okienka. Tutaj? Tak. No. Tu nie ma dzwonka żadnego, ja jednak zadzwonię. Myślałem, że to jest łatwiejsze dostać się do aresztu. Nie myślałem, że to będzie jakiś problem. Dostałem wiadomość od mojego obrońcy o tym, że sąd wymierzył mi karę porządkową, którą zgłaszam się odbyć. Trzeba chwileczkę zaczekać, ponieważ teraz mam przyjęcie tutaj, że? Poproszę od pana dowód osobisty. Wezwanie. Nie mam wezwania, proszę pana. Stawiam się niezwłocznie przyjechawszy z innego miasta na wiadomość, którą dostałem telefonicznie. Jak widać, nie jest to takie proste. No, każdy chciałby się dostać do aresztu i nie jest to wcale takie proste. Trzeba wygrać konkurs, sprawdzają, czy wylosowałem właściwie kupon. Może jakaś protekcja jest potrzebna? Zobaczymy. Czeka się to dużo mocniejsze niż jakiekolwiek inne rozwiązanie. Troszkę będzie trwało. A jak montaż filmu, czy udało się panu zakończyć? Będziemy mieli ten wielki zaszczyt obejrzeć. Udało mi się zakończyć ważny etap w pracy nad montażem, ale jeszcze nie montaż w ogóle. Film jest już poukładany, to znaczy ma już swój metraż, niespełna godzinę, ma swój tytuł roboczy. Nie o Mary Wagner, not about Mary Wagner. I wiadomo już, kto i o czym gada w tym filmie. Rozłożona jest w większości muzyka na ścieżce dźwiękowej. No i teraz trzeba dalej ciężko pracować. Wrócę do tej pracy, jak tylko załatwię tę sprawę, która mnie tutaj sprowadza. To właśnie to taka ogromna szkoda dla nas wszystkich, że pan będzie tydzień czasu wyłączony przecież z tak bardzo ważnej pracy i wspaniałej. Nie, bardzo czekamy już na ten film. Michnikowi ołówki nosili do aresztu, żeby mógł pisać, to może panu komputer da do montażu. No, ja nie wchodzę w parantele z takimi bohaterami transformacji ustrojowej. W żadnym wypadku nie wchodzę w parantele, w związku z tym
Nie śmiem nawet przypuszczać, że mogłyby mnie spotkać podobne luksusy. No, Czesław Kiszczak już nie zajmuje się załatwianiem telewizorów i bibliotek, którymi mogliby dysponować tacy nadzwyczajni więźniowie stanu, jak wymieniony przez pana szef-redaktor Gwiazdy Śmierci. Jaka jest procedura teraz tutaj? No, procedura jest taka, że powiedział pan z okienka, że czekamy. To czekamy. Poprosił o dowód osobisty. Dostał dowód osobisty. Rozumiem, że system działa i za chwilę zadziała. Ale coś jeszcze chciał, tak? Jakiś papierek, tak? Którego nie ma. Chciał wezwanie, tak. Wezwanie. Tego wezwania ja nie mam, ponieważ pospieszyłem tutaj z szacunku dla prawa na wiadomość, którą przekazał mi telefonicznie mój adwokat, ale żadnego wezwania nie otrzymałem. Fizycznie, taka prawda. Tak. No ale przecież orientuję się, że takie wyroki, takie decyzje o nałożeniu kar porządkowych podlegają natychmiastowej egzekucji i w związku z tym żadną miarą nie chciałbym opóźniać mielenia młynów sprawiedliwości. A to później godzin jeszcze przecież wczoraj montował ten film. Nawet do wczesnych. Nawet do wczesnych. Nawet do wczesnych. Ale słyszałem, że może nie być miejsc. Tak? W takim miejscu jak to. Ja też słyszałem, że to się zdarza, ale mam nadzieję, że mnie ten kryzys lokalowy nie dotknie. Robią panu miejsce. Mam nadzieję, że skoro tylu tutaj wyszło rosłych mężczyzn, to znajdzie się miejsce dla mnie. Panie Grzegorzu, co się stało takiego na rozprawie sądowej, że pan ją opuścił i w związku z tym dostał tą karę? No właśnie, nie stało się. To znaczy sąd nie raczył wysłuchać jakichkolwiek, nawet nie argumentów, tylko po prostu informacji, których mógłbym i powinienem był udzielić po to, żeby sąd nie narażał wymiaru sprawiedliwości na śmieszność. Popada bowiem w śmieszność sąd, który w uzasadnieniu nałożonej na mnie kary przytacza i przypisuje mi słowa, których nie wypowiedziałem. Co można łatwo sprawdzić, słuchając nagrań ogólnodostępnych, ponieważ właśnie na szczęście państwo działacie i od czasu do czasu coś gdzieś można zobaczyć i usłyszeć. W związku z tym tam można sprawdzić, że pana policjanta, gangstera, balcerzaka wcale nie nazwałem złodziejem. Nazwałem go bandytą, zgodnie z prawdą, zgodnie z faktem, którego byłem naocznym świadkiem i uczestnikiem. Pan policjant, bandyta, balcerzak wezwał swojego podkomendnego do nieprzestrzegania regulaminu. Powiedział do niego, co się będziesz z nim tu, i tu padło słowo powszechnie uznawane za nieparlamentarne, po tym, kiedy tego jego podwładnego, czyli mojego aktualnego głównego fałszywego oskarżyciela, policjanta tajniaka Wadowca, wezwałem do okazania mi dokumentu, wylegitymowania się regulaminowego. Otóż on się wzdragał to uczynić, a jego przełożony jeszcze bardziej go do tego podburzył, żeby się nie legitymował, tylko bez ceregieli przystąpił do bandyckiej wobec mnie akcji. A więc nazwałem go bandytą, ale z całą pewnością nie nazwałem go złodziejem. Tak. Dzień dobry. Nie ma żadnego wezwania na pana. Ewidencja sprawdziła dokumentację, nie ma żadnego wezwania na pana. W takim razie oddaję panu dowód. Proszę pana. Proszę bardzo. Muszę pana poprosić, żeby pan dobrze sprawdził. Ponieważ ewidencja się zajmuje sprawdzaniem dokumentacji. Ja rozumiem, ale ten sąd jest tutaj o ścianę, tuż obok. Dwa tygodnie temu odbyła się rozprawa przed sądem odwoławczym. Niestety nie podam panu sygnatury z głowy, ale łatwo sprawdzić i z całą pewnością po tym, jak ja już opuściłem tę rozprawę, doszło tam do skądinąd skandalicznego, ale faktycznego nałożenia na mnie kary porządkowej. Powiadomił mnie o tym telefonicznie mój adwokat.
byłem o kilkaset kilometrów stąd i na wiadomość od adwokata spieszę właśnie oddać się w ręce sprawiedliwości, ponieważ kary porządkowe, jak pan się świetnie orientuje, podlegają natychmiastowej egzekucji, niezależnie od tego, czy ktoś wkroczy na ścieżkę odwoławczą, czy nie. Rozumiem pana, z tym, że ja sprawdziłem na podstawie pana dokumentu tożsamości, czy jest pan wzywany tutaj do nas i okazało się, że nie jest pan wezwany. Także dokument oddaję, ewidencja sprawdziła i nie ma żadnego wezwania na pana na chwilę obecną. To proszę pana, proszę mi poradzić wobec tego, jak mam sobie poradzić z tym dysonansem poznawczym. Tak, tak? Można mi powiedzieć, proszę pana, proszę. Sąd powiedział jedno, a pan mówi drugie. Ale to z tego, co pan powiedział, to powiedział panu adwokat, nie sąd. No tak, no to pan proszę daleko razie, idzie, posądzając mojego adwokata o skłonność do takich żartów. Proszę kontaktować się z adwokatem w tej sprawie, ponieważ ja sprawdzam dokumentację. Poddaję panu powód. Czyli pan mnie nie chce tutaj. Znaczy, pan mnie sobie tutaj nie życzy. Nie o to chodzi, tak? Że pana sobie nie życzę. Chodzi o to, że ewidencja sprawdziła dokumentację i nie jest pan w ogóle poszukiwany według ewidencji, także... No, proszę państwa, no to jest kolejny przyczynek do tezy o jakimś tragicznym niedowładzie wymiaru sprawiedliwości. On istnieje tylko teoretycznie. No tak. Bardzo panu dziękuję za to staranne sprawdzenie. Jest pan absolutnie pewien? Ja nie mogę być absolutnie pewien, ponieważ sprawdzała to ewidencja, ale z tego, co mi przekazano, nie jest pan nigdzie poszukiwany. Czy sądzi pan, że o tej porze... Czy sądzi pan, że o tej porze sąd jeszcze urzęduje? Podejrzewam, że o tej godzinie jeszcze urzęduje. Czy pan może orientuje się, gdzie szukać sekretariatu sądu odwoławczego? Wydaje mi się, że w budynku przy ulicy Sądowej powinien być sekretariat. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jakieś zaświadczenie, że pan się tu zgłosił, czy coś? Proszę pana, czy ja mogę zanotować sobie w jakiś sposób pańską rangę, numer służbowy, żebym w razie czego mógł pana wzywać na świadka, że się tutaj sam stawiłem? Bardzo proszę. Prawda? Czy pan może mi się przedstawić? Numer służbowy mogę panu podać. Numer służbowy SW252-276. Tak jest. Kłaniam się panu. Bezpiecznej służby życzę. Dziękuję. Proszę państwa, udam się zatem do sekretariatu sądu, żeby dowiedzieć się, czy to jest jakaś opieszałość, niekompetencja, czy może wystąpił jakiś innego rodzaju błąd ludzki w tej sprawie. No, sami państwo widzicie, że nie chcieli mnie tutaj, tak? Nie, przejdziemy do sądu, żeby iść tam dalej.